To było pytanie wczoraj podesłał. No dobra, to jest. Nie, no żartuję. Początki na Polonii, 2003 rok, to był czas, kiedy ja byłem świeżo po studiach. W tamtych czasach byłem najmłodszym fizjoterapeutą w Ekstraklasie. To była jeszcze Ekstraklasa prowadzona przez trenera Chrobaka. Żeby uzmysłowić sobie, jakie to były czasy, to może opowiem o tym, jak wyglądał stadion Polonii. Był jeszcze wtedy ten daszek taki na zadeszenie na jakieś tam 100 osób. Nie było oświetlenia, nie było sztucznej płyty na bocznym, nie było kamiennej zakrytej, nie było podgrzewanej płyty. To były mniej więcej te czasy, nie? Także to wszystko gdzieś tam się rozwijało. Kupa czasu, dawno temu. No i to, co gdzieś tam można na pewno stwierdzić, no to faktycznie rzecz taka, że ten klub, mimo gdzieś tam jakiejś degradacji i dużego spadku, bo ja w sumie przeżyłem i spadek do pierwszej ligi, i później już, no, można zwać upadkiem czy nie, no, ale próbę wyjścia z zaistniałej sytuacji i kupno licencji, później jeszcze spadek za prezesa Króla. No dużo tego było, nie? Dużo tego było i gdzieś tam barwnie, natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę i tak jak teraz myślę organizacyjnie, jesteśmy na wysokim poziomie. To wszystko było mimo wszystko upadek, a teraz jest ta wznosząca linia. Rola fizjoterapeuty w zespole przede wszystkim skupia się na tym, żeby zawodnik był jak najszybciej wyleczony, jeśli tą kontuzję ma. Natomiast jeśli mamy taką możliwość działania, akurat w ten sposób próbujemy też działać w pierwszym zespole Polonii, mamy bardzo dużo rzeczy, które zapobiegają urazom i staramy się je wprowadzać. I w sumie patrząc na tą rundę jesienną, to tych urazów faktycznie dużo nie było, aczkolwiek no, wiadomo jak to z urazami, nigdy nie ma dobrego momentu i nigdy nie wiemy na kogo padnie. No, parę razy zdarzało się tak, że faktycznie kluczowych zawodników traciliśmy na mecz, no, ale to też są jakieś tam spostrzeżenia do wprowadzenia nowych treningów, nowych rzeczy na nową rundę, żeby tych strat było jak najmniej. No, nie mamy czegoś takiego, nie ma jednego zawodnika, który jakbym to nazwał bestią motoryczną, że praktycznie w każdym teście motorycznym jest najlepszy, tak jak było w przypadku Miłosza Przybeckiego. No ale to taka jednostka jak Miłosz, to się trafia, no naprawdę, no, rzadko. Ja osobiście to nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będę pracował z takim zawodnikiem. Znaczy awans drużyny to bym wolał, żebyśmy wydali gdzieś tam, no trenerów to z jednej strony, ale gdzieś tam marzę czerwiec. Jest to na pewno ciężkie zadanie do wykonania, no ale no, skoro podjęliśmy się pracy tutaj, wiemy jakie są wyzwania i na zawodników, i na klubie, i na sztabie szkoleniowym, no to albo się jest mężczyzną, albo się nie jest, tak? No 10 punktów straty z jednej strony to jest dużo, natomiast no po pierwszej kolejce to się też może zmieniać, tak? Równie dobrze możemy popatrzeć w ten sposób, że lider straci punkty w pierwszej, drugiej, trzeciej kolejce i praktycznie nie będziemy ścigali już lidera, tylko Lechię Tomaszów, no bo oni będą mieli jeden punkt do Sokoła. Mi się osobiście wydaje, że Lechia jest lepszym zespołem, ale abstrahując i nie mówiąc już o innych zespołach, tylko skupiając się na sobie, no robimy wszystko, żeby ta runda wypadła dużo lepiej niż ta, która jest za nami, tak? No bo przede wszystkim, mimo że gdzieś tam patrząc na punkty, patrząc na zdobycze bramkowe, no to z tyłu wyglądamy w miarę dobrze, bo jesteśmy w sumie drugą drużyną, która tam najmniej bramek straciła i wygląda to fajnie. Musimy być troszeczkę bardziej skuteczni z przodu. Natomiast jeśli chodzi o samo przygotowanie motoryczne, no to co gdzieś tam już tu gdzieś się przewija i u was, i wśród zawodników, co niektórzy są wyczuleni, czy to już jest ten moment, że trzeba zacząć pracować, czy jest w tym momencie może nie do końca trafione, że to jest za mocne w tym okresie. Absolutnie się z tym nie zgadzam, dlatego że w tym momencie zawodnicy na przykład nie pracują nad nogami. Dzisiaj akurat będą mieli pomiar na siłę mięśni czworogłowych, akurat będą robili front squat, który będzie nam potrzebny na okres przygotowawczy już pomierzony, bo nie chcemy tracić jednostek treningowych. Natomiast no, czy uda się ich dobrze przygotować? No, to jest kwestia zaufania sztabu szkoleniowego i zawodników do mnie w pewnym sensie. Ja robię, załóżmy, że motoryka jest jakimś tam 10-15, może 20% tego, co będzie do ugrania. Dużo rzeczy jest mocno zmiennych, czyli no, czysto piłkarskie umiejętności taktyczne, to co się układa na boisku i tak dalej, czasami łód szczęścia. Natomiast no, robimy wszystko, żeby z każdej z tych rzeczy składowych wyciągnąć jak najwięcej. Tak? No i stąd te spotkanie też tutaj u mnie. Nie, bo jest dużo do zrobienia, a okres przygotowania, tak jak się patrzy na to, że ruszamy z pierwszym meczem z Pelikanem 11 marca bodajże, to nie jest dużo czasu, naprawdę, to są tylko 3 miesiące i to stricte takim
Jest jedna chwila. Ja wyliczyłem, że będzie około 30 jednostek motorycznych, takich czysto motorycznych do czasu pierwszego meczu, a już mamy za sobą bodajże 6, dzisiaj jest 7, nie? To idzie takie, to mamy prawie 1/3 za chwilę, no 1/4 w tym momencie mamy za sobą, także to jest, no robimy wszelkie starania, żeby ci zawodnicy byli, no przynajmniej dla mnie, muszą być na pewno silniejsi i szybsi, bo jeśli chodzi o kondycję, to nie mam tutaj jakichś dużych zastrzeżeń, bo to też było widać w meczach, mimo nieprzychylnego wyniku, to jest to, co też gdzieś tam Krystian Pieczara ostatnio akurat, no, ucieszyła mnie też, że jest taka opinia ze strony zawodników i też w sumie z nimi często rozmawiam i staram się ich słuchać, jakie oni mają spostrzeżenia na ten temat, no to też jest sytuacja taka, że raczej nie narzekamy na brak kondycji, bo do ostatniej minuty pracujemy, aczkolwiek wynik nie zawsze jest korzystny. Czym dla mnie jest Polonia? No, jak zaczynałem, no to była całą moją pracą, tak? No bo ja jak gdyby też budowałem swoją osobę, swoje doświadczenie, swoją bazę pacjentów i tak dalej na tym, że pracuję w Polonii. Przyjmowałem na samym początku na Konwiktorskiej jeszcze w starej przychodni. Później gdzieś na bazie tego ci zawodnicy też do mnie przychodzili i wiecznie się to wszystko kręciło, jak nie wokół piłki nożnej, no to wokół Polonii. I teraz no w pewnym momencie ona się stała takim drugim domem. No i w pewnym momencie też to zostało bardzo mocno ścięte przez jednego człowieka, który gdzieś tam no, uważał się za być może wielkiego sympatyka klubu, a ten klub doprowadził do takiego momentu, jakiego doprowadził. Później już byłem dużo ostrożniejszy, natomiast na tą chwilę to gdzieś zawsze jest taki na pewno duży sentyment i jak gdyby no, chęć do pracy, do dalszego się rozwijania, bo no mam nadzieję, że przynajmniej tak jak w tym momencie już zacząłem, no to będzie przynajmniej, nie zakładam, że na zawsze, ale przynajmniej będzie to dłuższy okres niż za pierwszym razem, a to było tam około 6-7 lat, bo chciałbym, żeby to było na tej zasadzie, że się w tym momencie wprowadzamy w pierwszy zespół, odnosimy sukces, idziemy gdzieś tam do góry, a później można to też wszystko przenosić na akademię, bo bardzo lubię budować, a Polonia jest akurat na tym, w tym etapie, że faktycznie budować trzeba bardzo dużo, nie? I tak myślę, że to jest taka współzależność, która mi bardzo pasuje i no i mam nadzieję, że to będzie gdzieś tam przyjaźń na lata, nie? Okej. To wszystko. Okej.